Proszę Państwa, mam Państwu zaszczyt przedstawić. Pan pozwoli, proszę się nie krępować, to jednak chyba. Z cyklu... Dzień dobry, bardzo proszę. Wieczór Państwu. Proszę Państwa, z cyklu My w Unii, Unia w nas. Czy coś takiego, prawda? Mam zaszczyt rozmawiać ze zwyczajnym człowiekiem. Profesorem... Nie, przepraszam bardzo. Już pan pomylił, bo ja jestem profesorem zwyczajnym. A człowiekiem raczej nie, no. Tak mi się wydawało. Nie ma. Proszę pana, czy pan się cieszy z faktu, że wchodzimy do Unii? A to pan teraz prowadzi ten cykl? Tak, ja. Bo prowadził dotychczas ten wysoki, taki w kurteczce. Tak. No. Nie, to przeminęło z wiatrem, wie pan to. Ten wysoki taki... Nie, ten co od bunkrów, schronów, no ten. Właśnie widzi pan, ja się dziwiłem, dlaczego on? Dlaczego bunkry, schrony? Skoro tam ma być świetlana przyszłość. Ale dobrze, że do pana. No dobrze, ale cieszę się pan, że wchodzimy do Unii, proszę mi powiedzieć. Ja przede wszystkim odłożę to, bo dzisiaj będę mówił z pamięci. A, pięknie. Proszę pana, to tak jakby mnie pan pytał, czy się napić dobrej kawy z dobrego ekspresu w ładnej filiżance, a nie, proszę pana, kawy ze spodkiem szklanym, z tą łyżką tutaj, stercącą. Proszę pana. Tak. Co to znaczy się cieszę? Ja się cieszę, że mamy za sobą już tę gonitwę za tym Verschwanzerben... Verheugenem. Proszę pana, tak. Nie mogłem na to patrzeć. Co go gonili dziennikarze? On, proszę pana, do auta. Zagra pan Verheugena? Ale teraz, no jak? Teraz. Pan ucieka, ja pana gonię. Mister, sir, one moment, please. Moment. One moment. Polen, kiedy? I don't know. 2004? I don't know. 2005? I don't know. I tak by się chciało podejść i zapytać, gdzie leży Polska? I don't know. To jest po prostu nieprawdopodobne. A mało tego. Proszę pana, proszę mi powiedzieć, dlaczego pan pozwolił, żeby Irlandia decydowała, czy Polska będzie w Unii? I don't know. Dobrze. Sorry, to ja państwu powiem. Proszę państwa, to nieprawdopodobne. Ja nie jestem żadnym szowinistą. Przysięgam. Ale nie może Irlandia decydować o tym, czy Polska będzie w Unii. Proszę się nie odzywać. Irlandia? Przepraszam za ten lekki szowinizm. Proszę, panienko, proszę posłuchać, bo już tego nie będą uczyć. Proszę panią zostawić. Proszę mi dać święty spokój. Sir Verheugen. Oh yes, I don't know. Teraz my. Proszę pani, na Wawelu mieszkał król. Miał w ręce platynowy miecz. To był, proszę pani, pierwszy szef Unii Europejskiej. Władysław, proszę powtórzyć, ja, G. A co pani może wiedzieć o mieczu? No. Proszę dokończyć, bo dostanę szału. No jak jeło. No cud. Proszę pani, on decydował, kogo przyjąć do NATO, a kogo nie. Sir Verheugen. A w tym czasie ludzie z Irlandii chodzili z diskami z koniczyny. Ja bardzo państwa przepraszam. Bo się zdenerwowałem. Zapamiętaj. I pan będzie teraz mnie tutaj pytał, kiedy? Tak. Czy ja się cieszę? Proszę pana, proszę mi powiedzieć, dlaczego list intencyjny, Sir Verheugen, podpisał pan w grudniu. I nie na Mikołaja, tylko 13. No wie pan, jaka data, taka opcja, taka data, no wie pan, no. A to pan teraz mówi za siebie, czy za kogoś? Ja tak mówię ogólnie. 13 grudnia. Proszę państwa, to już będą dwie daty do zapamiętania. Pamiętaj cały czas, dziewczyno. I teraz, proszę pana, 13 grudnia list intencyjny. I przyjmiecie nas kiedy? No. A pan jak myśli? No to ja rozmawiam z szefem Unii. Aha, I don't know. Powiem panu, w maju. Wow. I nie jak się spodziewałem, 3. Jeszcze jeden krótki wykład, młoda panno. 3 maja. Prawie ile? A, tego nie ma co pytać. Chwilę, moment. I don't know. Proszę państwa, proszę pamiętać, młoda dziewczyno, ponad 200 lat temu
3 maja Polska miała taki dokument. Pierwszy na planecie. Dopiero później mieliście ponad 6 stron. Żeby się dzieci nie tłukły drzwiami od szkoły. A to było, proszę pani, oprawione w skórę 500 stron. Konstytucja 3 maja. To nas nie przyjmiecie 3, tylko 1 maja. Taka data, jaka opcja, też pan powtarza. W istocie. I proszę zwrócić uwagę, niby flaga inna, a mechanizmy te same. I zawsze gdzieś obok czczenia tej uroczystości jakiś pochodzik będzie można przeprowadzić z boku, z kiełbaskami. A referendum będzie jednodniowe czy dwudniowe, jak pan myśli? O, ten mnie pyta. I don't know. A jak państwo myślą? Ciekaw jestem. Proszę bardzo. Jedno czy dwóch byłoby lepiej? No. No. Śmiało. No jedno. No, proszę państwa, odwagi, no. Jedno. No jedno. No, bo państwo pójdą. No, dlatego jedno. Ale szanowni państwo, 2 dni referendum to nie jest taki głupi pomysł. Bo to będzie na początku czerwca. I wtedy najprawdopodobniej zaświeci pierwsze ładne słońce. No. Kiedy ja je widziałem, Boże? I don't know. No jest. I proszę państwa, jeśli będzie piękna pogoda, to nie będzie się liczyła przyszłość kilkunastu pokoleń. Że jeśli nie, to benzyna będzie po ile? Puf. Puf. Po 7. A! Uła! Może bebeczkę kupić dzisiaj. A dolar? A jak pan myśli? Po 8. Proszę. I jeśli nie, to odpłynie w nieskończoność resztka tego wątpliwego kapitału. I będą się liczyły tylko gryle, wyjazdy za miacho, high life i ponton. Jeśli ponton, to ta opona od Zetora. Tak, 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 o tym mówię właśnie, że góra sucha, dół mokry. I za miacho. I płyniemy w takim razie do Unii. Ale kto? Odważny. Szanowni państwo, chciałbym państwa zapytać krótko. Żeby nie zabierać państwu czasu. Kochani, powiedzcie mi, jeśli nie do Unii, to kuda. Dokąd? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Kociuszka, dziękuję bardzo. I don't know. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Fajnie było. Dziękuję za to. Nie, 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 n